Okej, witam wszystkich oglądających jeszcze raz. To już jest trzeci odcinek z tej, nazwijmy to, serii. W której to nagrywam Star Wars The Force Unleashed 3. Jak już się pewnie wszyscy zorientowali, nagrywam w czasie gry, więc tak to, a nie inaczej wygląda. I w pozostałych dwóch odcinkach miałem mało ciekawy. No nie umieraj znowu, nie, nie, nie znowu. Co, już zginąłem? Nie, jeszcze chwila. Okej. Na czym to ja? Koniec? A, chciałbym. Spróbmy się pozbyć na razie tych strzelających. Rób to, co ci każe. Tak w ogóle, ten nawiasem mówiąc, ja mam swojego rodzaju problem z dźwiękiem, czyli nie bardzo słychać samą grę. No, o czym pewnie już się przekonaliście, jeśli oglądaliście wcześniejsze dwa odcinki. Ale no, nie bardzo mam pojęcia, jak cokolwiek z tym zrobić. Może podgłośnienie samej gry coś da, ale bym się o to nie zakładał. Oddaj to, oddawaj. A masz? Prosiłbym w tej kwestii o swego rodzaju wyrozumiałość, gdyż to nie jest zbytnio zależne ode mnie. No, ale zrobicie, jak uważacie. Gin. Lepiej to wygląda z błyskawicą. To by było na... A, to by było na tyle z tego. Nowe wyzwanie. Dobra, nieważne jakie, w dupie. Tu nosi to mam. Będę kulturalny. Po robocie. Jeszcze raz podnosimy i rzucamy. Lubię w nich rzucać. Fajnie się mi rzuca. Spad, zdycha. Już? Okej. Okay. O, jak miło, same się otworzyły. Niedobrze. W sumie mogliście się też nawet po odgłosach zorientować, że gram padem.
którego nie jestem zbytnio przyzwyczajony. Ale sobie radzę. No, klawisze mi się mogą mylić, no ale mam nadzieję, że nie będzie to zbyt często. A, to nie ma żadnego celu. Co ty, Starkiller, walisz? Nie pamiętam, czy cokolwiek mówiłem wcześniej, ale nick na profilu YouTube'owskim jest w zasadzie przypadkiem, bo chciałem nazywać się inaczej, ale mi nie wyszło, więc nazywam się Starland93, a nie tak bym wolał Karlen. Ale z tym... O, to też się niszczy. Dobrze wiedzieć. Ale z tym już nic nie zrobię. Tak więc trudno. Będę musiał z tym żyć. No, dobry klucz. Powinniśmy sobie, ze względu na co są punkty. Jeszcze to. Nie no, nie myślimy, że to wystarczyło. Super. Jak z tym jest czasem, jeszcze tu dużo. O, woda jest git. O nie, tylko nie oni znowu. Łap kolegę. No, do 3 razy sztuka. Ja ogólnie padami nie gram, więc... W sumie to z wcześniejszych zaciekawiła mnie jedna rzecz. I tam teraz was pytanie. Starkiller mówił coś Juna. Juna. Kim ona mogła być, to ja już nie wiem. Bo, jak mówiłem, nie grałem w pierwszą część. Więc taki jest mój problem z tym. Oj, nie to. Podoba mi się to, jakich prąd pieści. Wow.
Niech to. Spadłem. Dobra, a właśnie może jeszcze raz. Jeśli ktoś wie, kim jest ta Juna, to się nie obrażę, jeśli powie. Nawet będę wdzięczny, bo nawet jeśli to będzie spoiler, to mało mnie to interesuje. Grunt, żebym wiedział, kto to jest. To jest pewnie jedna z bardziej kluczowych postaci. Granat świetlny? Dobra, nieważne. Gdzie to ja? O matko. Chyba trzeba po prostu zacząć zapisywać. W międzyczasie. Dobra, będzie z tym żyć. Brakowało mi w sumie tej mocy w Gwiezdnych Wojnach. Czy pewnie było coś takiego, no ale... Ja zresztą to co ja będę się powtarzał oczywiście o czymś, ale nic nie wiem. Masz z powrotem to, co we mnie strzelasz. No masz. Masz, wal z nim. Nauczyłem doświadczenie, już zapiszę. Ale spokojnie, jeszcze na chwilę do was tam wracam. Dobra, dobra, dobra. Już teraz przerabiałem. To było do zniszczenia, coś pamiętam. Okej, okay, mam cię. Udało się. Najlepsze to wyglądało, prawie jakby on to robił od niechcenia już. Jakby to po prostu było fajne. No, pewnie jest. Rzucać wrogiem, który by nie chciał. Okej, okay, znowu wielki droid. Coś czuję, że muszę się sprężać. Albo... On będzie po prostu w następnym odcinku już. No, przestaniesz w końcu.
Dobra, na tym już skończymy i następny zacznę od momentu, kiedy zaczyna się walka. To na razie.